Kuchnia społeczna na początku była jakąś taką spontaniczną inicjatywą. Któregoś dnia umówiliśmy się z grupką znajomych, że sobie ugotujemy w domu jakieś wegetariańskie rzeczy, przyniesiemy je do Jessy i razem popróbujemy. Później zaczęliśmy ogłaszać się na Facebooku, bo pomyśleliśmy, że może jeszcze trochę osób w Białej też preferuje takie potrawy. No i okazało się, że ze spotkania na spotkanie przychodzi coraz więcej. Przede wszystkim potrawy muszą być wegetariańskie bądź też wegańskie. Gotujemy w domu, przynosimy tutaj wszystko, stawiamy na wspólny stół. Jeżeli przygotowaliśmy potrawę, możemy też korzystać z potraw innych. Jeżeli nie przygotowaliśmy, a chcemy ją jeść, wrzucamy 10 zł na schronisko. No i możemy ją spożywać razem z innymi. To, że potrawy są podpisane, pozwala nam później ocenić w skali od 1 do 3. Wybieramy 3 potrawy, które otrzymują największą liczbę punktów. No i ten, kto wygrywa, po prostu ma satysfakcję i siłę na to, żeby na następną kuchnię przygotować jeszcze coś fajniejszego. Bielska kuchnia społeczna odbywa się co 2 tygodnie w lokalu Jezanowa przy ulicy Artyleryjskiej 14 w niedzielę o godzinie 17. Po więcej szczegółów zapraszamy na fanpage Bielskiej Kuchni Społecznej bądź też na fanpage lokalu Jezanowa, Jezanowa Pub.